wziął podkowy, zwijał w trąbkę grube blachy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking, tym razem z dawnego oczekiwanego przez Was Dolnego Śląska, dokładnie powiat wałbrzyski, a najdokładniej miasto w powiecie wałbrzyskim Boguszów Gorce. To miasto jest na tyle ciekawe, że ma najwyżej położony rynek w Polsce, 591 metrów nad poziomem morza. Może kiedyś jeszcze o tym opowiemy, natomiast dzisiaj sprowadza nas tutaj historia o prawdziwym człowieku. I ja takie historie uwielbiam, bo to jest o człowieku, który nie tylko zbudowany był z krwi i kości, ale również z żelaza. Nie, jeżeli chodzi o fizjonomię żelazną, ale o charakter, który był jakby ze stali. Dziś opowieść o zapomnianym w Polsce człowieku, żołnierzu września. Człowieku, który był członkiem oddziału majora Hubala. Człowieku, który służył w Armii Krajowej i został oznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Partyzanckim. Człowieku, który był też najsilniejszym człowiekiem w Polsce. Mowa o Rajmundzie, Telesforze, Paprzycy Niwińskim. Człowiek ten mieszkał w Boguszowie Gorcach i dożył tutaj swoich ostatnich dni. Partnerem dzisiejszego odcinka jest miasto Boguszów Gorce z najwyżej położonym rynkiem w Polsce oraz tym bardzo ładnym i ujmującym ratuszem, który widzicie za moimi plecami. Rozmowy, które będziecie dzisiaj mieli właśnie w tym odcinku, w większej, rozbudowanej formie, znajdziecie w linku w opisie pod filmem i to jest właśnie specjalnie dla Was, dla wszystkich naszych wspierających, którzy pomagają nam prowadzić właśnie kanał History Hiking. Ruszamy w podróż w głąb przeszłości. Życie Rajmunda Niewińskiego, jeżeli chodzi o czas dzieciństwa i czas dojrzewania, nie było usłane różami. Druga Rzeczypospolita nie była tak kolorowa i barwna, jak się nam dzisiaj przedstawia w różnego rodzaju opisach historycznych. Nie była to tylko ułańska fantazja. Drugą Rzeczpospolitą targało wiele plag, na przykład bezrobocie, nędza czy potężny analfabetyzm. Taki chłopiec musiał sobie dobrze radzić, a on był jeszcze wątłym chłopcem, chorowitym. Mało tego, lekarz kategorycznie zabronił mu jakiegokolwiek ciężkiego wysiłku fizycznego, bo przecież on chorował na gruźlicę. Co jest niezwykłym paradoksem, jeżeli chodzi o późniejsze życie właśnie Niwińskiego. Bo przecież jako już sportowiec, jako kulturysta pod pseudonimem Romualdo Aldini, przecież jeździł po terenie całego kraju, dokonał 1212-godzinnych pokazów, seansów kulturystycznych na scenach prawie wszystkich większych i mniejszych polskich miast i miejscowości. Swoje pokazy zaczynał od darcia, jakby powiedzmy zwykłą gazetę, ale darł palcami grubą blachę. Wyginał podkowy, różnego rodzaju żelastwo, ale największym, takim najmocniejszym hitem, jakby to nazwać młodzieżowo, było gięcie na karku szyny, gdzie po jednej i po drugiej stronie wisiało 10 rosłych i atletycznych mężczyzn. Rajmund również boksował i za właśnie walki i za pokazy gięcia różnego rodzaju żelastwa dostawał 35 zł. To była horrendalna suma. Należy przypomnieć, że kilogram cukru właśnie w tamtym okresie, w latach 30. XX wieku w Polsce, kosztował 1 zł, a więc mógł pomóc matce w utrzymaniu domostwa. Ci koledzy, którzy wcześniej z niego się naśmiewali, którzy z niego szydzili, bo on przychodził bardzo zgaszony do domu, po cichutku jadł obiad, to potem dzięki swojej sile, dzięki swojej, powiedzmy, takim zaparciu i wyćwiczeniu całego tego swojego kunsztu, który później pokazywał na scenach, bardzo szybko tych kolegów na boisku szkolnym nokautował. Chciałbym tylko dodać, że chłopak ten potrafił na jednej ręce wisieć 25 minut, a był również zagrożony właśnie chorobą gruźlicy. Także proszę zobaczyć, jaka długa droga wiodła tego chłopca do tego, kim stał się później.
a stał się najsilniejszym człowiekiem w Polsce. Na biurku leży taki fragment metalu, który ojciec przy nas zginał, taka mała podkówka. To było takie, no, takie zwykłe po prostu. Kiedy wybucha II wojna światowa, Rajmund Niwiński staje do walki. Jest żołnierzem września. Oczywiście później jest również członkiem oddziału majora Hubala. Wstępuje do Armii Krajowej, walczy w oddziałach partyzanckich. Jest kilkukrotnie ranny. Ale patriotyzm, który wyniósł z rodzinnego domu, jest jego największą wartością. Jego dziadek to powstaniec styczniowy, odznaczony virtuti militari. Jego ojciec to legionista, piłsudczyk, również odznaczony virtuti militari. I Rajmund zimą 1945 roku również dostaje to odznaczenie virtuti militari za męstwo, siłę i niezłomną walkę z niemieckim okupantem. Kiedy kończy się czas okupacji niemieckiej, wchodzi nowy okupant sowiecki. I tu następuje największe, muszę takiego słowa użyć, zgnojenie tego człowieka przez ówczesną, nową, ludową władzę. Rajmund jest poniżany, jest całkowicie poza nawiasem społeczeństwa polskiego. Cierpi potężnie i to cierpienie odbija się na nim, na jego życiu, na jego rodzinie i na jego żonie. Kiedy trafia na ziemię odzyskane, właśnie tutaj, na ziemię zachodnie, dostaje gospodarstwo 7-hektarowe. I już w tym czasie ówczesna władza zaczyna się nimi interesować. Dochodzi do tego momentu, że dzieci jego są szykanowane, bo on jest bandytą. Bandytą, który walczył z komunistami, a nie z niemieckim okupantem. Jest sytuacja, kiedy nauczycielka bierze jego dzieci, wyprowadza je ze szkoły przed front postawionych innych dzieci i mówi tak. Słuchajcie, te dzieci to dzieci bandyty. Od dzisiaj one idą już do domu, nie będą wam tu zaśmierdzały klasy ani szkoły. Won! I wysyła je do domu. I z taką nową rzeczywistością człowiek tak silny musi się zmierzyć i musi ją pokonać. Oni już byli w rozsypce, więc to już tym bardziej Niemcy rzuciła się do ucieczki przez pola. Ojciec pognał za nimi, wściekł jeszcze, bo miał źle dopasowane buty, które go piły i po prostu obcierały mu nogi do krwi. Tato był wściekły, po prostu myślał sobie, że ich zatłucze, jak dojdzie. Natomiast jak zobaczył, że to jest młody chłopiec jeden, ten ranny Niemiec i zaczął płakać i wołać matkę, to po prostu darował, stwierdził, że daruje im życie. Rajmund wraz z rodziną musi opuścić gospodarstwo. Szykany UB są bardzo mocne. Ale w pewnym momencie przychodzi do niego ubowiec z gminy, który jak lis, ale oczywiście bardzo plugawo, mówi do pana Rajmunda, że przecież on tu może mieszkać nawet 100 lat. Że 100 lat nikt go z tego gospodarstwa nie ruszy. Tylko musi patrzeć szeroko. Horyzonty muszą być szersze, nie tylko w swoim podwórzu, nie tylko na swoim gospodarstwie, nie tylko przy swoim pługu, ale ma oglądać całą wieś. Może wyjść sobie raz na godzinę, na dwie, patrzeć wnikliwie i słuchać, czy ktoś pije, kto się gdzie spotyka, kto kradnie, kto mówi źle na władzę ludową. I potem nie trzeba dużo, raz tylko w miesiącu, napisać to wszystko, co się zaobserwowało, w zalakowanej kopercie po cichu przynieść do mnie i nikt was z gospodarki przez 100 lat nie ruszy. I tutaj zapowiada się taka ciekawa właśnie postać pana Rajmunda, która w dość specyficznym, czarnym humorze odpowiada temu ubekowi tak. Ja rozumiem, że pan mi proponuje pracę w urzędzie. Bo gdyby mi pan przyszedł i powiedział, że chce, żebym ja przyszedł do urzędu pracować, na urzędnika, to ja być może bym się zgodził. Oczywiście w życiu bym się nie zgodził. Ale tak rozmawia z ubekiem. To jest ubek. To jest potężna zła postać. A ja szpiclem nigdy w życiu nie będę. Jeżeli chcecie ze mnie zrobić szpicla,
to możecie mnie pokroić na najmniejsze kawałki, a szpiclem nigdy nie będę. I właśnie oprócz całej siły fizycznej, o której opowiadaliśmy, jest też siła wewnętrzna, ta stal charakteru, która w życiu nie upodliłaby się, aby zostać szpiclem UB czy też nowej władzy ludowej. W życiu jednak znajdują się dobrzy ludzie. Jest komunista, ale człowiek porządny. Porządny, tak, tacy też byli. I pan Niewiński wspominał, że ten właśnie porządny komunista zaoferował mu pracę w tej fabryce, tutaj za moimi plecami, w fabryce odzieżowej. Jednakże szczęście długo nie trwa, bo sekretarz partyjny właśnie tej fabryki orientuje się, z kim ma do czynienia? Z inteligentem polskim, z człowiekiem patriotą, z człowiekiem, który walczył z niemieckim okupantem i oczywiście zaciekłym wrogiem ustroju komunistycznego. Wzywa go do siebie i mówi: 7 dni pracujesz w tej fabryce. O 7 dni za dużo. Nie możesz tu pracować. Perfidność dodaje jeszcze inny fakt, że ten sekretarz, ta właśnie kreatura komunistyczna, robi zebranie i do wszystkich właśnie pracowników tej fabryki mówi, że wśród nich jest człowiek wybitnie zasłużony. Ironia. Wybitnie zasłużony w zwalczaniu komunistów, w napadaniu ze zbirami z Armii Krajowej na wsie i na robotników w czasie II wojny światowej. I że człowiek ten jest potworem. Wskazuje, że siedzi w trzecim rzędzie między dwoma szwaczkami. I komunista ten plugawym językiem, właśnie tym rynsztokowym językiem, mówi, że te kobiety powinny, że one jeszcze nie sparszywiały, że siedzą właśnie między takim potworem, to jest po prostu jakiś cud. I pan Niwiński, świętej pamięci pan Rajmund, wspomina, że po prostu zdrętwiał. On nigdy nie został w ten sposób poniżony i napiętnowany. To właśnie tak władza komunistyczna atakowała i męczyła tego wielkiego człowieka. Przesłuchujący go Niemcy pytali się, czy jest tym człowiekiem, który zastrzelił niemieckiego żołnierza. Ojciec powiedział, że owszem, strzelał. Przyznał się, mówi, nie wiem, czy go zabiłem, natomiast strzelałem. A dlaczego z bronią, a dlaczego w mundurze? Mówi, bo tak mnie uczono w mojej ojczyźnie, że się z wojny wraca konno i z bronią. Z inicjatywy mieszkańca Bogusława Gorz, Sławomira Juszczaka, został odsłonięty w tamtym roku pomnik. Pomnik, który jest poświęcony bohaterowi dzisiejszej naszej opowieści. Komunizm gnębił go potwornie mocno. Pan Niwiński trafił do majątku w Czarnym Boże. Tam zaczął powolutku układać sobie życie. Ale szefem tego majątku został człowiek, który w czasie II wojny światowej był kapo w Auschwitz. Tak, czerwonym nie przeszkadzało, że ktoś wcześniej był brunatny. Później był czerwony i wszystko było w porządku. I ten kapo zawziął się na Niwińskiego, donosząc sukcesywnie na niego do Urzędu Bezpieczeństwa. Zaczął być wzywany na przesłuchanie. Żona pana Niwińskiego nie wytrzymywała psychicznie tych tortur. Po prostu wyobrażała sobie, że pewnego dnia mąż wezwany na przesłuchanie do Wrocławia nigdy z tego przesłuchania nie wróci. A co dalej? Zostanie z dziećmi sama. Nie wytrzymuje psychicznie. Dochodzi do pewnych szaleństw. A jest przecież bardzo mocną kobietą. Sam Niwiński wspominał, że ona jako działaczka Armii Krajowej została aresztowana przez gestapo i była poddana potwornym torturom. Codziennie gestapowiec cząstkami wyrywał jej paznokieć. Każdego dnia pojedynczo z każdego palca. I oczywiście dawał do zrozumienia, że kiedy skończą się paznokcie, ona też się skończy. I zdarzył się cud. Partyzan Szary rozbił więzienie i ją uratował.
Proszę zobaczyć, jaka silna kobieta. To ona nie wytrzymuje tego, co robi Urząd Bezpieczeństwa z jej mężem i z ich życiem. Niwiński postanawia popełnić samobójstwo. Ma wuja, który prowadzi aptekę. Przychodzi i mówi do wuja, że nie ma możliwości dalej życia. Zostaną zaszczuci i zamęczeni. Wuj mówi, ty jesteś potężny, ale ja zrobię taką truciznę, że powinna cię powalić. Kiedy Niwiński wraca po kilku dniach z przesłuchania kolejnego do domu, żona wita go w drzwiach i jest przerażona. Mówi, co się stało? Wiesz, mówi, ja już nie mogłam wytrzymać. Ja tą truciznę, która była przygotowana dla ciebie, którą ty miałeś połknąć, ja połknęłam. Ja ci muszę jeszcze parę rzeczy powiedzieć szybko, bo za chwilę stracę przytomność. I tak wyglądało życie Niwińskiego w okresie właśnie komunizmu w Polsce. Ona oczywiście umarła. Na cmentarz w Boguszowie Gorcach w 1995 roku został pochowany bohater naszego odcinka, Rajmund Niwiński. Człowiek, który był bardzo wrażliwy, był bardzo silny, nie tylko łamał stal, ale także i potrafił łamać różnego rodzaju ludzkie charaktery. Miał też swój dowcip i swoje zasady. Dostał propozycję głównej roli w filmie Aria dla atlety. Miał tam zagrać Zbyszka Cygankiewicza, wielkiego polskiego przedwojennego zapaśnika. Odmówił zagrania roli, dlatego że wyznawał jedną mocną zasadę, praktycznie chyba motto. Nigdy nikomu nie dałem się kopnąć w. I taka też jest książka pod takim tytułem, jaką sam pan Rajmund Niwiński napisał. Od jego syna dostałem jeszcze dzisiaj jedną ciekawą informację, która też podkreśla czarny humor, ale też i humor, który potrafił zakpić, szczególnie z komunistów. Otóż w 1985 roku przyszło pismo do właśnie pana Rajmunda, on jeszcze żył. Przyszło pismo, że proponuje mu władza ludowa, aby awansować go do rangi pułkownika. I wtedy świętej pamięci pan Rajmund odpowiedział: wolę być akowskim porocznikiem, bo taki stopień miał, kiedy skończyła się wojna, niż komunistycznym pułkownikiem. I od Jaruzelskiego takiej nominacji nie przyjął. Świeć Panie nad jego duszą. Jeżeli interesuje Was sytuacja, jaka była właśnie po wojnie, jeżeli chodzi o ten terror ubowski, o stalinizm, zapraszam Was do odcinka Katownia UB. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.